Dzień dobry, kłaniam się nisko. Czejo z tej strony FGP Friends. Zapraszam wszystkich na moje odwzorowanie Mundialu 2022 już teraz w FIFA 22. Poznaliśmy naszą grupę, gramy z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz z Argentyną. Mecz otwarcia, oczywiście gramy z Meksykiem. I zanim jeszcze cokolwiek chcę zobaczyć, czy mam wszystko dobrze ustawione. Znaczy nie trenę, tylko. No właśnie, klasyczne jasy alternatywne. Wracając. Jest to nasz mecz otwarcia. Mecz otwarcia Mundialu 2022. Polska-Meksyk. A teraz hymn Polski. Więc jak już mówiłem, na pewnej zapowiedzi symulacji meczu Polska-Argentyna postanowiłem zrobić również rekreację tego, jak to może wyglądać na mundialu w FIFA 22. Tu, jak widzicie, skład Meksyku, ale nas będzie obchodził skład biało-czerwonych na te spotkanie mundialowe. A Polska będzie wyglądała bardzo ciekawie, ponieważ są osoby, które dostają zaufanie od Czesława Michniewicza i wystąpią w pierwszym zespole, między innymi na bramce zobaczymy Łukasza Skorupskiego. Dokładnie, dobrze słyszymy, Łukasz Skorupski będzie bronił z Meksykiem. Dostaje zaufanie od trenera na tym mecz mundialowy, bynajmniej z Meksykiem. Później w obronie mamy Puchacza, Bednarka, Glika, Kesza, Bielik jako pomocnik defensywny, ale będzie wspomagał swoich kolegów Krychowiaka Zielińskiego, Szymańskiego, Frankowskiego, no i Robert Lewandowski. Robercie, oby to był twój mundial, obyśmy cieszyli się z Roberta Lewandowskiego, ale również z całego naszego zespołu. A więc rozpoczynamy, piłka w grze. Pierwsze minuty Mundialu 2022 Polski. Jesteśmy przy piłce i obyśmy dzisiaj tą piłką dobrze operowali. Dobre teraz tutaj. Oj, niestety szybka strata Polaków. Ale dobrze doskakujemy tej piłki, chociaż tutaj niefortunnie doleciała znowu do graczy Meksyku, ale dobrze blokujemy. Jak wiemy, defensywa Czesława Michniewicza dobrze się spisała w meczu ze Szwecją w barażach, gdzie to tych Szwedów przeszliśmy 2 do 0 i tam wtedy bardzo chwaliliśmy naszą obronę, dużo piłek potrafiliśmy wyzyskiwać. Oczywiście Szwecja nam wtedy trochę zagrażała, ale mimo wszystko potrafiliśmy skutecznie odpierać ich ataki. Miejmy nadzieję, że dzisiaj również będziemy mogli skutecznie odpierać ataki reprezentacji Meksyku, ale miejmy nadzieję, że też będzie tych ataków Meksyku na nas jak najmniej. A teraz zobaczmy, Polska już masz tutaj szansę. Dobrze wypuścił Frankowskiego tutaj. Frankowski, centra lewą nogą. No właśnie, czemu lewą nogą? Mógł próbować prawą. Chociaż tam może nie było miejsca na prawą nogę, nie dopatrzyłem. Oj, czyżby kontuzja tam jakaś miała być? Oj, no nie, otwieramy pierwsze minuty meczu, a tutaj może być kontuzja naszego reprezentanta Polski. Frankowski znów próba z lewej nogi, niestety nie wyszło, ale uwaga, Bielik. Jeszcze jesteśmy przy piłce. Puchacz, dobrze do Szymańskiego. Szymański! Aj, znowu niestety Meksyk nasze dośrodkowanie przejął. No i Glik, kontuzja znowu. No już wystarczy tego, że Glik grał z kontuzją w meczu z Szwecją przez całe 90 minut. Robercik Lewandowski teraz dobrze z tą piłką się odwrócił, nie dał sobie zabrać tej piłki. Lewandowski, piękna centra, ale niestety Zieliński nie wyskoczył do tej piłki, przez co centra została
brana przez bramkarza Meksyku, raczej wyłapana. Oj, tutaj już Meksyk może iść na naszą bramkę. Glik się spóźnił niestety, no ma kontuzję i się niestety spóźnił z interwencją. Miejmy nadzieję, że ta kontuzja nie przeszkodzi Glikowi w grze do końca, ale tutaj no widzimy niestety spóźniony wślizg Kamila Glika. No i rzut wolny, który nie zrobił na nas żadnego wrażenia. No i uwaga. Bednarek do Puchacza. Dobrze, do Krychowiaka. Ale Krychowiak traci. To nie było dobre. Puchacz nie przejął. Ale proszę, Krychowiak się odkuł. Można. I teraz Szymański do Lewandowskiego. Lewandowski, ale pusto. Robert Lewandowski. Boże święty. Prosto w bramkarza, można powiedzieć, strzelił Robert Lewandowski. Można było spróbować na dalszy słupek, Robercie. Jak najbardziej można było spróbować na dalszy słupek. Czemu na bliski? No dobrze, no fajnie, że strzeliliśmy, ale no szkoda tej... Była taka ogromna szansa dla reprezentacji Polski, żeby wyjść na prowadzenie, ale teraz uwaga! No nie, nic się niestety nie wydarzyło z tego rzutu rożnego, ale jeszcze mamy piłkę. Szymański. Dobrze, teraz odzyskujemy. No i Szymański, po co się bawimy? No za dużo strat, ciągle za dużo tracimy piłek. Potrafimy dobrą akcję przeprowadzić przeciwko Meksykowi, ale no zdecydowanie za dużo piłek tracimy. Teraz dobrze popracował Bednarek w obronie, ale jeszcze tej piłki nie mamy. Ale Bielik jeszcze raz dobrze popracował w obronie, będzie tylko rzut rożny, mogło być gorzej, pamiętajmy. Ale nie będzie rożnego, czyli Bielik jeszcze lepiej to zrobił, ponieważ wymusił jeszcze dotknięcie piłki przez zawodnika z Meksyku. A teraz uwaga, Krychowiak, czy napędzi akcję Krychowiak? No próba przerzutu Krychowiaka, szkoda, że nieudana. Ale dobre intencje u Krychowiaka, ale teraz dobrze Krychowiak znowu popracował. Niezły mecz na razie Krychowiaka, widać, że stara się. A teraz cash, dobrze do Zielińskiego, Zieliński, uwaga. Piotrek Zieliński. A i próbował wycofać do Kesza, ale zdecydowanie mu ta próba nie wyszła. Ale dobrze cash, Meti przejął piłkę, aha, ale się tam niestety gąszcz piłkarzy Meksyku spowodował, że nie można było z tą piłką dalej już podejść. Dobrze Szymański, brawo! Dobrze Sebuś! Szymański, lewy gol! Dobrze to zrobił Szymański! Brawo! Brawo Seba i brawo lewy za to dobre wykończenie. Polska prowadzi na mundialu 1-0, proszę Państwa. Gol, 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 gol! Ależ pięknie Sebastian Szymański tam wyłuskał piłkę. Błąd, wielki błąd gracza Meksyku, który pozwolił sobie tak łatwo zabrać piłkę. Sebastian Szymański wiedział, co zrobić, pobiegł z tą piłką. No i Robert Lewandowski, to była tylko formalność 2-1. Nieważne, że to było 2-1. Nieważne, że to nie była spektakularna bramka, ważne, że to była bramka, która daje nam właśnie prowadzenie 1-0 na mundialu przeciwko Meksykowi w meczu otwarcia. I Polska, widzimy, że jeszcze chętniejsza teraz będzie próbowała atakować dalej. Oj, Krychowiak, szkoda tego zagrania. Dobry powrót Bielika! Dobry powrót Bielika i teraz Zieliński. Lewandowski posyła Zielińskiego. Zieliński! Jeszcze dobiega tam. O nie, szkoda, szkoda. Ale uwaga Polacy, jeszcze może nie, nie ma już piłki dla Polaków. Ale znowu się zrobiło ciekawie. Polska widać tym golem natchniona. Meksyk zaczyna się gubić. Meksyk zaczyna się gubić. Jeszcze raz próba pressingu, oj, przedostał się teraz zawodnik z Meksyku, ale dobrze Kamil Glik i tam reszta obrony nie pozwoliła przedrzeć się. Teraz uwaga, szybkie wymiany podań, aj, szkoda, że Szymański nie pobiegł, bo to był ciekawy pomysł Krychowiaka, żeby wypuścić Szymańskiego, ale niestety Szymański nie przewidział tego pomysłu Krychowiaka. Ale znowu zobaczmy, Krychowiak, teraz do Bielika, Bielik, Zieliński,
Do Frankowskiego, Frankowski, odpalaj się. Turbo Franek biegnie na prawej flance. Frankowski, szkoda, zbyt głęboko, ale może jeszcze powalczymy o piłkę. Nie powalczymy o piłkę, ale uwaga. Aj, szkoda, Matty Cash spóźnił się z tą interwencją. Ale dobra, prowadzimy ciągle 1 do 0. Ciągle jest dobrze. Teraz uwaga, Krychowiak. Do Ziela. Zieliński do Frankowskiego. Frankowski wypuszcza Kesha. Matty Cash, ależ on się tam rozpędził na tej prawej stronie. Możemy znowu zaatakować. Matty Cash! Zieliński nie ma, szkoda. Ale jeszcze może coś nie. Szkoda. Ale Meksyk ma problemy z upilnowaniem dzisiaj Polski, a Polska stara się jak najbardziej może na tym mundialu. Widać, że to że chcą, może to będzie w końcu nasz turniej, bo wiemy, jak te ostatnie turnieje nam źle wychodziły. Teraz dobrze do środkowa, ależ dobra akcja Polaków, Zieliński, karny, chyba rzut karny, Zieliński tam wywalczył, albo bliski rzut wolny, ale dobrze Polacy znowu dobra akcja, ależ pięknie, ależ wspaniale, no i oczywiście zasłużona żółta kartka dla Montesa, no zdecydowany faul na Zielińskim, po prostu takich fauli nie lubimy. I to będzie bliski rzut wolny, czyli nie karny, ale uwaga, Robert Lewandowski, on potrafi posyłać takie piłeczki właśnie z rzutu wolnego. Aj, szkoda, mogła być bramka Roberta Lewandowskiego, blisko było, a Robert Lewandowski mógł nam sfinalizować drugą brameczkę w tym meczu. Teraz uwaga, reprezentacja Polski, rzut rożny. Aj, Piotrek nie doskoczył tej piłki. Oj, musimy teraz uważać. Kamil Glik tam będzie operował. Albo i nie. Puchacz troszkę tutaj zagubiony, chociaż... Dobrze Puchacz! Brawo, Tymek! Ale uwaga, Polska, no niestety tracimy piłkę. Uwaga, Meksyk przed szansą. Dobrze, Skorupski. Co? Co tu się stało właśnie? Ja nie robiłem ślizgu. Co jest? Karny dla Meksyku z dupy. Skorupski, czy obronisz? Nie ma karnego dla Meksyku. Polska ciągle prowadzi 1 do 0, ale musimy teraz uważać, żeby takich już sytuacji więcej było. Dobrze, Zieliński! Piotrek, ależ to zrobił Piotr Zieliński. Biegniemy jeszcze na ten koniec pierwszej połowy, może jakieś 2 do 0. Zieliński! Boże, po ziemi, szkoda, że to tak źle podał Piotrek Zieliński, ale widać pomysł, widać chęci w naszej reprezentacji. Pierwsza połowa nam dobrze to pokazała. Meksyk nie miał zbyt dużo szans, zbyt dużo okazji. Polska nie dość, że tutaj prowadzi lepszą grę, to jeszcze właśnie posiadanie piłki. A jednak strzały są na tym samym poziomie, tylko no właśnie, Polacy mają 4 strzały, ale 4 celne. Meksyk tylko jeden celny, który i tak Skorupski spokojnie wyłapał. Możemy powiedzieć jedno, naprawdę ten mecz się dla nas bardzo dobrze układa. Wręcz znakomicie się układa ten mecz dla Polaków. Dziękujemy, Czesławie, dziękujemy. Widać w tej drużynie Michniewicza, że jest wola i chęć do walki z tymi lepszymi. Ale przecież wiemy, że Michniewicz to jest wirtubielik. Tak się nie robi na początku drugiej połowy. Widać, że Michniewicz to jest taki wirtuos. On wie, jak ustawić zespół na trudniejszego rywala. I to po prostu działa. Pięknie teraz Zieliński przerzuca do Frankowskiego. Frankowski. Zieliński, Lewandowski z lewej nogi, no nie wyszłoby to niestety, ale jeszcze uwaga, Puchacz, dobiegł, Szymański,
Szymański, Szymański, Puchacz, Krychowiak, Krystian Bielik próba z dystansu, ale no właśnie, no nie było zbyt miejsca, ale uwaga, aj szkoda Bielik, że no chciałem do góry podać, ale mi na dół podało, ale dobrze Glik! Brawo, Kamil był dobrze ustawiony mimo kontuzji. Niczym ze Szwecją nabawił się kontuzji w początku spotkania. A co z tego, skoro i tak dobrze gra w obronie Kamil Glik z kontuzją. Oj, Frankowski, to nie było dobre. Nie możemy takich piłek gubić. Oj, oj, uwaga. Oj, 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 pogubiliśmy się tam. Pięknie, pięknie, pięknie to Bielik. Boże, jaki dobry mecz Bielika. W ostatniej chwili Krystian Bielik na wślizgu zatrzymał zagrożenie. Brawo, Polacy, brawo. W tej ostatniej chwili potrafimy przynajmniej wyłuskać. To jest też ta obrona Czesława Michniewicza i dobrze, Skorupski, spokojnie. Dzisiaj Skorupski w ogóle nie ma co robić. On się na tej bramce dosłownie nudzi, można powiedzieć. Ale to właśnie dlatego, że Polska dzisiaj tak dobrze gra, że Meksyk nie może dojść do jakichś sytuacji podbramkowych dla Skorupskiego. Już teraz pięknie poklepaliśmy. Szymański, Szymański. Frankowski! Jajajaj! Szkoda, Przemek. Było tak blisko, a mogłoby tutaj dojść do 2 do 0, ale ta bramka jakby wisiała w powietrzu. Polacy są bliżej strzelenia drugiej bramki niż Meksyk pierwszej. No i Meksyk zmuszony do zrobienia zmian, bo to nie wygląda dobrze dla Meksyku. Meksyk się gubi, Meksyk nie wie co robić z Polską, szczególnie pod naszym polem karnym. To wygląda po prostu dla nas jak marzenie mundial. No teraz jeszcze tam Lewandowski z pressingiem na obrońcy i bramkarzu i dobrze wyłuskaliśmy znowu piłkę. Frankowski, no nie rób ich tak, oszczędź ich Frankowski. A szkoda, nie ma tutaj drugiej bramki. Ale Glik, brawo Glik za to poświęcenie, on z kontuzją rzuca się na piłkę, jakby tej kontuzji w ogóle nie miał. Zieliński, Zieliński, który chciał popracować w odbiorze, niestety nie odebrał piłki. Ale Meksyk nie może zbytnio przejść przez nas, o teraz może się w końcu przedrą. No przedali się, ale to był strzał normalnie, po prostu, żeby po prostu był do statystyk. Strzał dla statystyk Meksyku, głośne gwizdy ze strony meksykańskich kibiców. Naprawdę im się nie podoba gra swoich zawodników z reprezentacji, a Polska ciągle do przodu. Polska, no teraz do tyłu. Oj! Błąd Bielika tym razem! Skorupski! Pięknie broni sam na sam! No właśnie, to jest to. Mimo, że uśpiona gra, że Polacy dobrze grali, jeden błąd, więc trzeba zachować zimną głowę i Skorupski to robi. Zachował zimną głowę. Dobrze, teraz Cash nie pozwolił sobie i uwaga, pięknie Cash, ależ oto szybko przerzucił ciężar gry do przodu. Frankowski, Zieliński, będzie tylko rzut rożny dla reprezentacji Polski. A Czesław Michniewicz robi pierwsze dwie zmiany i co? I ma wejść. Żurkowski, no proszę, za Krychowiaka. Żurkowski ma wejść. To będzie ciekawa zmiana. Żurkowski dostaje zatem swoją szansę na wielkim turnieju, na mundialu. Zobaczymy, czy Żurkowski tą szansę wykorzysta. Teraz Frankowski wrzuca. Robert! Aj, tak niewiele brakło, padłaby bramka z rzutu rożnego Roberta Lewandowskiego. Ale uwaga, bo tu może jeszcze coś będzie. No nie, Szymański chyba tego już nie zrobił. Szymański jednak to zrobił! Sebuś! No, 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 no! Polacy? No nie, Frankowski, co to było, Przemek? Tak słabo nie strzelamy. Ale uwaga, uwaga, faul. Tam był jakiś faul, no niestety na reprezentacji Meksyku, ale Polska już od wielu, wielunastu minut prowadzi 1 do 0 z Meksykiem. Jak to pięknie wygląda, otworzyć mundial trzema punktami z Meksykiem.
I dobrze, znowu popracowaliśmy. I uwaga, nie ma spalonego! Ale będzie faul na Żurkowskim. Meksyk już nie wie, co robić. Po prostu fauluje nas, żeby tylko Polska się nie przedarła przez ich szyki obronne. A teraz Frankowski. Z dystansu! Aj, będzie wolny, będzie rzut wolny znowu dla reprezentacji Polski, znowu z bliska. Może teraz Robert Lewandowski się odkuje i to strzeli. Gol! Robert Lewandowski z drugą bramką na Mundialu 2022, ależ perfekcyjnie wykonany ten stały fragment gry przez Roberta Lewandowskiego. Co za spec od rzutów wolnych. I to jest też, jak już mówiłem, druga bramka Roberta Lewandowskiego. Znaczy, no w grupie druga, bo oczywiście, że Robert Lewandowski na tym mundialu ma o wiele więcej bramek, ale to jest jego druga bramka w fazie grupowej i druga bramka w tym meczu, a Polska ciągle przejmuje piłkę Meksykowi. No oni nie mogą nic zrobić. To się pięknie ogląda. Znakomity mecz reprezentacji Polski oglądamy. Oj, oj, jednak fatalnie Bielik, ale dobrze, Bielik szybko naprawił swój błąd. Mati Cash chciał tak długo przyrzucić Frankowskiego, to niestety nie wyszło, ale jednak Frankowski przejął! Frankowski przejął! Franek! Oj, nie ma, szkoda, no Frankowski ciekawy pomysł, żeby tak ominąć rywala, ale no nie wyszło mu. Oj, teraz musimy uważać. Meksyk w natarciu, Meksyk w natarciu, żeby to się tylko dla nas źle nie skończyło. Aj, dobrze, Skorupski! Ważne, żeby w takich momentach zachować zimną głowę. Mimo, że prowadzimy grę z Meksykiem, to właśnie są takie momenty, gdzie nawet Skorupski i tak będzie musiał interweniować. A Polska przeprowadza dwie kolejne zmiany. Zejdzie dwóch wykartkowanych zawodników, czyli Krystian Bielik, a za niego wejdzie Krzysztof Piątek, a więc przechodzimy na 4-4-2. Przechodzimy na 4-4-2. Będziemy grać jeszcze na dwóch napastników, a więc Michniewicz się jeszcze nie poddaje. My jeszcze chcemy jakąś zaliczkę w tym meczu zdobyć. No i wchodzi Dawidowicz, który będzie grał na prawej obronie. Więc Polska jeszcze chcemy, my nie chcemy się cofnąć do tyłu przy 2-0, my chcemy więcej. To naprawdę ciekawe ze strony Michniewicza. Oj, uwaga, to nie było zbyt dalekie wybicie nasze, jeszcze musimy uważać, skoncentrowani musimy być. Oj, 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 to było trochę nonszalanckie, ale na szczęście nasza piłka. Zieliński, Zieliński. Ale tu nikogo nie ma w tej sektorze boiska. Piotrek Zieliński. Dośrodkowanie Żurkowski. No nie wyszło, ale jeszcze uwaga, Szymański. Z dystansu. Nie ma niestety, ale jeszcze Szymański przy piłce. Robert Lewandowski. Piątek. Nie ma. Szkoda, Krzysiek, że nie ma. Ale Lewandowski przejął. No, można było strzelić, Robercie. Wiemy, że chciałeś, żeby Piątek strzelił, ale można było jednak tego hat-tricka dopilnować. Szkoda tego pomysłu, że nie wyszło, ale też. Oj, Szymański, niestety za zbyt spóźnione wejście, ale dobra, przejęliśmy, Robert. No nie, 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 to nie miało prawa dojść do Krzyśka Piątka, piłka posłana była za daleko. Frankowski, Frankowski o Piątka, ale spalony, ale Polska ciągle idzie do przodu, Polska ciągle idzie do przodu, ale no znowu kartka dla Szymańskiego, trochę kartkujemy niestety na tym mundialu.
Oj, błąd Szymańskiego. Tracimy piłkę. Oj, 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 oj! Niebezpiecznie! Uff! Spalony nas ratuje. Tam mogła paść jeszcze kontaktowa bramka dla Meksyku. A kto wie, czy nie rozwinęliby skrzydeł i przypadkiem nie byłoby 2 do 2. Nie możemy pozwalać sobie na takie fragmenty gry, ale uwaga! Dobrze, Żurkowski do Piątka! Ale Piątek o jeszcze upada na ziemię. Myślał, że będzie jakiś faul. O, no ręka Piątka jeszcze, ciekawie. No cóż, to już będzie koniec. Chyba wynik się skończy tak jak wynik meczu Polska-Szwecja, czyli 2-0 dla reprezentacji Polski. Co za mecz. Może traciliśmy ciągle dużo, no niestety nie ukrywajmy. Nasza gra to tak trochę za dużo tracimy, ale mimo że dużo tracimy, to widzimy, co robimy w obronie. Czesław Michniewicz to jest naprawdę wirtuoz, jeśli chodzi o ustawienie obrony i ataku na te większe drużyny. I jeszcze może Frankowski na koniec coś zrobimy. A, Robert Lewandowski polował na hat-tricka. Ale nie będzie, nie będzie. Ale i tak naprawdę, mimo tych strat. Rzut rożny, dobrze. I to będzie już koniec, to będzie już koniec. Dokładnie, proszę Państwa, koniec meczu 2 do 0. Czesławie Michniewiczu, brak nam słów. Brak nam słów, by wyrazić to szczęście, które właśnie w nas doskwiera. Oczywiście, gramy do końca. Jeszcze przed nami Arabia Saudyjska i Argentyna. Ale po tym, co graliśmy ze Szwecją, po tym, co zagraliśmy teraz na tym mundialu z Meksykiem, to ma prawo się podobać. To ma prawo w nas taki zalążek optymizmu na tym mundialu dawać. To po prostu ma prawo nas satysfakcjonować. Polska z 3 punktami w grupie. Po bardzo ważnym zwycięstwie z Meksykiem. Czesławie, to było przepiękne. Nadal tracimy jeszcze za dużo piłek, nadal jeszcze czegoś brakuje. Ale mimo że czegoś brakowało, to i tak mimo wszystko zagraliśmy dobry mecz, nie ma co narzekać. A ja dziękuję za uwagę. Komentował dla Państwa ten mecz FGP Friends. Jak widzimy, Polska miała 59% posiadania piłki, Meksyk 41%, strzałów Polska 14, Meksyk 9, z czego celnych Polacy mieli 7, a Meksyk 4. Do zobaczenia na meczu z Arabią Saudyjską i Argentyną. Oczywiście Arabii Saudyjskiej nie ma w FIFA, ale ja postaram się poszukać zawodników z Arabii Saudyjskiej. Wrzucę ich do jakiegoś tam zespołu z Arabii Saudyjskiej i będzie wtedy 11 Arabii Saudyjskiej na mecz z Polską. A ja dziękuję jeszcze raz za uwagę i widzimy się w następnym meczu tego odwzorowania mundialu w FIFA.